Cześć! Tutaj Gosia i Jasia z Tu Czytam i witamy się dzisiaj z Wami w bardzo szczególnym filmiku, czyli w Q&A. Pytań jest bardzo dużo. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na przynajmniej dużą część z nich. Niektóre są bardzo trudne i tak. Podzielimy ten film na dwie części. Na część nieksiążkową, a przynajmniej niezwiązaną bezpośrednio z literaturą, tylko taką bardziej z nami, i na tę książkową. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki, bo nie będzie lekko. Zaczynamy od tych pytań książkowych. Krótka przerwa pyta: Asiu, gdzie w Warszawie kupujesz książki? Czy polecasz jakieś antykwariaty? Jaka jest Twoja ulubiona księgarnia? Nie mam ulubionej księgarni w Warszawie, chociaż często bywam w Dedalusie i bardzo lubię chodzić do antykwariatu Grochowskiego. To jest taki fajny antykwariat, no, na Grochowie, jak się można domyślić, niedaleko Ronda Wiatraczna, jeżeli ktoś jest z Warszawy. Bardzo mili ludzie i można tam wyszperać dużo fajnych rzeczy. Chociaż niestety w antykwariatach ceny nie powalają, a przynajmniej nie w tych, które znam. Pytanie do mnie: jakie lektury najchętniej omawiam w klasach 4-6? I to jest bardzo dziwne, dlatego że moje ulubione lektury to nie zawsze są te lektury, które najchętniej omawiam. Bo mitologię dzieciom czyta się bardzo trudno, zwłaszcza w wydaniu Parandowskiego, a omawia się świetnie. To jest bardzo dobra lektura do omawiania. No ale z takich ulubionych lektur to zdecydowanie Opowieści z Narni, pierwsza część Opowieści z Narni. To jest, i ja lubię tę książkę, i dzieci lubią tę książkę, więc bardzo przyjemnie nam się omawia. Teraz dużo pytań od Agnieszki Maciejewskiej. Pierwsze pytanie: czy korzystamy z takich portali jak Lubimy Czytać albo Biblionetka i co o nich sądzimy? Ja mam konto na Lubimy Czytać, ale od bardzo dawna na nie nie zajrzałam, więc troszkę wstyd. Nie ma tam żadnych moich aktualnych lektur. Chyba z pół roku temu ostatnio tam zaglądałam. Ale mam konto, tak. Ja też mam konto na Lubimy Czytać i mam konto na Goodreads. I gdybym miała wybrać któryś z tych portali, to chyba Goodreads jednak, bo miałam problemy z Lubimy Czytać. Natomiast ja po prostu nie lubię robić notatek i nie lubię zaznaczać tego, co przeczytałam, i miałam straszne zaległości, nie potrafiłam robić tego na bieżąco. A poza tym, jak założyłam sobie to konto, to chciałam po prostu oznaczyć wszystkie książki, które przeczytałam. I to mnie wykończyło zupełnie. Poza tym wychodziło na to, jakbym je czytała teraz, a ja je czytałam kiedyś i tak naprawdę ocena moja była zupełnie nie dotycząca takich wrażeń po lekturze. Tak. Biblionetki nie korzystam w ogóle. Natomiast do Lubimy Czytać albo do Goodreads szybciej, no może wrócę, ale na razie nie planuję. Ja czasem zaglądam na konkursy na Lubimy Czytać. Książka, która rozbawiła Was do łez, to, i tutaj możemy wymienić jedną książkę, czyli Wszystko Czerwone Joanny Chmielewskiej. Chyba najśmieszniejsza książka, jaką czytałam. Czytałyśmy, tak, to prawda. Gdybyście miały polecić jedną youtuberkę książkową, której recenzję książek najbardziej cenicie, to kto by to był? U mnie Jane Campbell, bo ona potrafi powiedzieć takie rzeczy o książce, zwłaszcza o klasyce literatury, o których ja bym w ogóle nawet nie pomyślała. Tak. Jane Campbell i u mnie jeszcze Mercedes z Mercy's Bookish Musings. Biografia książkowa jakiej postaci zrobiła na Was największe wrażenie i dlaczego? Na pewno biografia Beksińskich, czyli Beksińscy, portret podwójny Magdaleny Grzybałkowskiej, jedna z najlepszych biografii, które czytałam, i na pewno najlepsza książka tamtego roku, kiedy ją czytałam. Rewelacyjna. Niezależnie od tego, czy interesuje nas postać, czy nie, to warto przeczytać. A druga biografia, która bardzo mi się podobała, to jest taka przepiękna, będę chyba jeszcze o niej mówić, biografia Serge'a Gainsbourga. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo ja nie lubię jego piosenek i w ogóle nie interesował mnie on jako postać. Kupiłam ją dlatego, że była, no tak, wydana i ja wtedy pracowałam w księgarni, więc trochę kupiłam dla żartów. I okazało się, że jest świetnie napisana. No ja mam problem, bo ja ostatnio nie czytałam w ogóle biografii. Chciałabym powiedzieć, że Beksińscy, ale cały czas nie przeczytałam Beksińskich. Mam nadzieję, że spodoba mi się biografia Lema, którą będę czytać już na dniach. Pytanie do mnie: Gosiu, dlaczego nie czytasz książek obyczajowych? Ja właściwie czytam książki obyczajowe, tylko obyczajówki kojarzą nam się z takimi książkami, gdzie najważniejszy jest romans, kobieta zmienia swoje życie, wyjeżdża na wieś, kupuje mały biały domek i tam mężczyzna już czeka. Tak, mężczyzna już na nią czeka.
z książek obyczajowych, które mi się podobały, no to Saramos, Nocne czuwanie, to jest jakby nie patrzeć książka obyczajowa. Wielkie kłamstewka Lien Moriarty to też właściwie jest książka obyczajowa, tylko no coś musi w tych książkach być, żeby je wyróżniało, a te powszechnie wydawane kobiece obyczajówki często są wszystkie takie same i po prostu nie interesuje mnie to, co tam jest zawarte. Najlepszy thriller psychologiczny według Was? Czytałaś thriller psychologiczny? Znaczy z zimną krwią można nazwać thrillerem psychologicznym. Nie. To jest najbliżej do psychologiczno i morderco, co w ogóle przychodzi mi do głowy. Tak. Nie czytam takiej literatury, nie wiem. Jeżeli jesteśmy w literaturze takiej, no powiedzmy kryminalnej, gdzie też ważna jest taka podbudowa psychologiczna u bohaterów, no to zdecydowanie Millennium Larsona to jest... Nie czytałam. Najlepszy kryminał, jaki czytałam, o tym mogę powiedzieć. Teraz bardzo trudne pytanie i ono jest trochę nieksiążkowe i trochę książkowe, czyli czym jest dla Was przyjaźń? Polećcie proszę mądrą i wzruszającą książkę o przyjaźni dla dorosłego czytelnika. I ja mam tutaj problem, dlatego że mam wrażenie, że właśnie nie czytam takiego typu literatury, żebym mogła tam takie treści znaleźć, albo po prostu też sobie nie przypominam. No bo tak, Elena Ferrante, Genialna przyjaciółka, to nie jest najlepszy wzór przyjaźni, jaki bym chciała polecać. Emma jest książką o przyjaźni, ale też nie taką, którą można by polecić jako wzór, chociaż właściwie nie. Główni bohaterowie, męski i żeński, no nie będę spoilować. Nie, to może ale tak, tam ale... jest przyjaźń taka mądra. O, to mogłabym polecić. Książka dla dorosłych, no której nie głównym wątkiem jest przyjaźń i nie będę spoilować, ale jest tam przyjaźń w dwóch wersjach. W jaki sposób dobieracie książki do czytania? Spontan, rekomendacji innych, czy może jeszcze coś innego? Wszystko naraz. Wszystko naraz. Spontan, rekomendacje innych, rekomendacje wydawnictw. Wszystko. Z szybkich pytań od Pionaw mamy pytania książkowe. Ulubiona biblioteka? Moja ulubiona biblioteka, czyli biblioteka Jana Pawła II w Rembertowie w Warszawie. Ja nie mam jakiejś takiej zupełnie ulubionej, ale w łódzkich bibliotek bardzo zawsze lubiłam bibliotekę pedagogiczną. Najbardziej znienawidzona księgarnia. Ja nie nienawidzę księgarni, ja lubię księgarnie. Ja nie przepadam za księgarniami, w których pomoc księgarza kończy się na jakiej książki pan szuka. Albo pani szuka, jeżeli powiem, że czegoś z motywem takim i takim w latach takich i takich, to nie są w stanie mi pomóc, bo jakby no, nie są tak oczytani, mówiąc wprost. Więc takich księgarni nie lubię. Pytanie od poczytalnego. Czy tu czy tam zmieniło wasz rytm i sposób czytania? Tak. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, chociaż chyba twój bardziej, bo ty masz więcej książek recenzenckich, więc więcej terminów jakby nakładasz chyba na siebie do przeczytania. Przede wszystkim bardziej zwracam uwagę na to, co czytam i w ogóle sobie zapisuję to, co czytam. Ja też czytam z większą uwagą, ze świadomością, że będę chciała coś o tym później komuś powiedzieć. Pan Strączek pyta, trzy książki, które musicie przeczytać przed śmiercią to? Ja kiedyś myślałam, że Ulyssesa, ale teraz coraz bardziej myślę, że nic nie muszę. Ja bym chciała więcej literatury klasycznej jednak przeczytać. Tak. Rosyjskiej, do której dopiero jestem u podstaw góry. Nędzników. Przeczytam francuskiej, przed ale i Gintera Grassa tak. I wszystkich tych wielkich, których właściwie powinnyśmy mieć w małym palcu. Chociaż literatura, nasze studia to literatura polska, więc z tym akurat nie jest źle. No, te takie grube księgi, wielotomowe często, takie książki, które warto znać i na pewno są świetne, ale ciężko się za nie zabrać, bo są bardzo obszerne. Ale myślę, że będziemy czytać stopniowo, no. Przed śmiercią może damy radę, o ile nic niespodziewanego nas nie spotka. Czy zwracacie dużą uwagę na sposób wydania książki? Jeśli tak, jakie są według Was najpiękniej wydane książki w Waszych kolekcjach? Ja zwracam uwagę na to, jak książka jest wydana, co jest ciekawe, bo to jest u mnie rzecz stosunkowo nowa. Ja kiedyś w ogóle nie zwracałam na to uwagi i czytałam książki wymięte z biblioteki, z drugiej ręki, kupowałam takie, które były tanie, nie przeszkadzało mi, że wydanie jest filmowe. Natomiast teraz zwracam uwagę i jesteś mam dużo, tak, zrobił się ze mnie kolekcjoner, trochę chyba przez BookTube'a też. No bo jak ma się tę książkę... Przez Instagrama, przyznaj. Przez Instagrama, tak. I jak ma się tę książkę, którą można komuś pokazać, jak ona wygląda i się z kimś podzielić, to jest dużo ważniejsze. A najpiękniej wydane książki... Teraz no, nie przychodzi mi do głowy. Weźmy pierwszą z brzegu, proszę bardzo. Podróże Gullivera.
jeżeli już był filmik, tak, odbija się. Kolejna z brzegu książka, którą Wam pokazywałam, czyli Legendy warszawskie. To jest taka książka, której wydanie mnie zachwyca. Ona ma tutaj fakturowaną okładkę. W środku też jest piękna. Ma taką dodatkową mapę, także bardzo lubię książki z ilustracjami, ładnie wydane książki dla dzieci. No to właśnie ja chciałam powiedzieć, że u mnie wydanie takie, jak wygląda książka, to raczej się kończy na literaturze dziecięcej, bo jeżeli chodzi o literaturę taką, w której to treść, tekst jest najważniejszy, to u mnie pojęcie wydanie kończy się na edycji, kończy się na pracy korektorskiej, na braku błędów logicznych, gramatycznych i wszelkich takich, to na to zwracam uwagę dużo i to mi przeszkadza. Ale jeśli chodzi o wygląd książki, ten taki zewnętrzny, to ja nadal z biblioteki wytarte, nie ma problemu. Gosiu, kiedy zabierzesz się za dostatek Michaela Crameya? Po przeczytaniu tego komentarza zaczęłam czytać dostatek, jestem w połowie, więc bardzo możliwe, że jak ten filmik się pojawi, to ja już będę po lekturze dostatku. I tutaj taka uwaga, że sądzę, że jej klimat i język przypadną Ci do gustu i jestem ogromnie ciekaw Twojej opinii. Moja opinia na pewno będzie w podsumowaniu września. I tak, jest to książka, która przypada mi do gustu w tym momencie, bo jestem w trakcie. I jest to taka trochę książka, jakbym ją sobie wymyśliła, bo to jest 100 lat samotności Marqueza w wersji północnej, zimnej. Więc wszystko to jest to lekko przerażające. Tak. Jest, ale to jest, i to naprawdę jest 100 lat samotności, bo sam autor nie ukrywa, że się inspirował i są tam całe fragmenty. To pożyczę na pewno. Tak, warto na pewno przeczytać. Nie wiem, czy to będzie jakaś moja taka ulubiona książka, bo jakoś wolno ją czytam, ale mam wrażenie, że dlatego, że ona jest taka gęsta. Ale więcej później. Czytam. A ja przeczytam. Asiu, czy czytałaś bądź planujesz przeczytać biografię Tove Jansson? Czy lubicie wiedzieć coś więcej o pisarzach, których książki czytacie? Biografia Tove Jansson stoi tam, mama muminków. Tak, zamierzam przeczytać biografię Tove Jansson. Bardzo mnie interesuje ona jako osoba, zwłaszcza, że jej osobowość jest bardzo widoczna w tych książkach, więc tak. Zdecydowanie. Ja pożyczę Asi, jak przeczytam, a muszę przeczytać, bo tę książkę kupił mi mój mąż i za każdym razem, kiedy biorę jakąkolwiek inną książkę do ręki, mówi: a mama muminków stoi i czeka. Miss Defener, jeśli dobrze czytam, pyta, czy jest taka książka, o której, kochanie, nigdy byśmy Was nie podejrzewali? Ja szukałam w głowie bardzo długo i nie mam żadnego takiego strasznego obciachu, który bym naprawdę kochała, więc porzuciłam obciach i chyba nie mówiłam Wam, że uwielbiam Władcę Pierścieni. I że uwielbiam tę książkę. Przeczytałam ją w gimnazjum pod koniec. I jeszcze do niej nie wracałam, więc musiałabym wrócić, żeby tak na 100% powiedzieć, że uwielbiam, ale uwielbiam. Kurde. Ja mam wrażenie, że my Wam w ogóle mówimy o takich dziwnych rzeczach. Zaskakujemy Was co pewien czas, że coś nam też się podoba. Też mi się tak wydaje. I może zostawmy to w ten sposób, żebyście mieli jakieś takie momenty zadziwień na kanale. Czy jest jakaś książka, która według Was powinna zostać przeczytana przez każdego? Chyba nie ma takiej książki, która każdemu by się spodobała, ale ja uważam, że każdy powinien przeczytać Zabić Drozda Harper Lee. I powinna być to lektura szkolna. Powinna. Zgadzam się. Powinna być to lektura szkolna. Dołączam się do tej odpowiedzi, tak. Co poleciłybyście osobie, która nie czyta książek, aby ją do tego zachęcić? Podajcie przykłady dla dziecka i dla osoby dorosłej. Dla dziecka zawsze Harry Potter, chociaż filmy trochę, mam wrażenie, zrobiły złą robotę i teraz dzieci nie chcą czytać Harry'ego Pottera, bo widziały film. Dla dorosłych i to będzie trudniejsze, bo to wszystko zależy od zainteresowań dorosłego, więc to będzie jakaś książka, która będzie zahaczać o jego zainteresowania, tak. Moim zdaniem. Ja sobie wymyśliłam Sekretne życie drzew, bo znam taką osobę, która nie czyta w ogóle, a ta książka ją zainteresowała właśnie ze względu na ogrodnictwo, powiedzmy. Ja poleciłabym reportaże, bo bardzo często osoby, które nie czytają, gdzieś tam interesują się, nie wiem, oglądają wiadomości, czytają wiadomości, więc może reportaż. Jakiś skandal, jakiś, tak. No to może Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej na przykład. Albo zawsze łatwo wciągnąć się w kryminał i jednak dużo osób kryminały to lubi. To prawda i od tego w ogóle zaczyna przygodę czytelniczą, tak, jeżeli ją dużo później osób. Ciągnie, ja bym poleciła klasyczne kryminały Agaty Christie. Jeżeli ktoś mało czyta, to w ogóle dla niego to może być niesamowite Nie do końca odkrycie. Arthur Conan Doyle, ale Agata Christie, tak. Tak. Teraz kilka pytań od Radosława Okrutnego. Czy mamy ulubione serie wydawnicze lub bardziej tematykę czytelniczą? Ja bardzo lubię
serię reportażową Czarnego. I mimo, że nie czytałam tych reportaży znowu aż tak dużo, ale mam świadomość jakąś taką gdzieś z tyłu głowy, że cokolwiek wezmę z Czarnego, to tak, będzie na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o typ literatury, to ja ostatnio bardzo dużo czytam takich, powiedziałabym, rasowych powieści. Takich trochę, takich tradycyjnych powieści dosyć, ale tak, żeby jeden typ podać, to byłoby ciężko. Ja sporo czytam, jeżeli miałabym jakąś kategorię, to sporo ostatnio czytam książek pisanych w pierwszej osobie. To ja czytam, to ja ostatnio dużo czytam książek o morzu. A to prawda. Tak. O dużo niebieskich. Dużo, tak, dużo o morzu i dużo w takich północnych klimatach. To jeżeli chodzi o tematykę, to na pewno marynistyka plus północ, zimne klimaty jak najbardziej. Jaki język lub styl języka jest dla każdej z Was najbliższy w książce? I tutaj są propozycje od Radosława, 100 lat samotności, 1984, Dżuma. Czyli jakby przykład książki. Mnie się bardzo podoba to, jak pisze Faber, zwłaszcza w Szkarłatnym Płatku i Białym. I ja lubię ten język taki trochę stylizowany na wiek XIX może. Różne zabiegi językowe nas interesują, przy czym ja chyba w tym momencie, bo to się zmieniło, wolę książki napisane w takim stylu dosyć klasycznym, a był taki moment, kiedy bardzo lubiłam takie eksperymenty w najnowszej prozie polskiej, takie jakie stosuje Witkowski, jakie stosuje Hutnik, ale już mi się chyba znudziło trochę. No ja od bardzo długiego czasu uwielbiam język literatury iberoamerykańskiej. On jest jakiś taki, ja to traktuję jakoś, jakoś tak jak całość, że on jest taki płynny, plastyczny. 100 lat samotności bardzo chętnie, ale też i opowiadania Cortazara uwielbiam. Także jeżeli można powiedzieć, że to jest jakaś kategoria języka, to język pisarzy iberoamerykańskich. Jakich tłumaczy cenicie w przekładach? To ja nie wiem. Polkowskiego. Niełatwo zapamiętać czasami, ale na pewno bardzo lubię tłumaczenia Macieja Świerkockiego i nawet trochę czekam, bo ma wyjść jego nowa wersja Ulisesa i to może być coś bardzo ciekawego. Bardzo lubię tłumaczenia Jolanty Kozak. Też lubię. Seria niefortunnych zdarzeń, ale i Filip Roth. Więc bardzo duży rozdźwięk Roberta Stillera tłumaczenia, jego tłumaczenie mechanicznej pomarańczy, nakręcanej pomarańczy w dwóch wersjach, niesamowite. Kulturalny Szczupak pyta, książka, która zmieniła coś w Waszym życiu? Sklepy cynamonowe zdecydowanie wysłały mnie na studia. Zbrodnia i kara z podobnego powodu. Ulubiony wiersz lub poeta? I może zacznę ja, bo ja za poezją nie przepadam, ale mam jeden ogromny wyjątek i ten wyjątek to Wisława Szymborska, której wiersze uwielbiam, chociaż nie mogę powiedzieć, że mam jakieś konkretne ulubione. I swego czasu zaczytywałam się w wierszach Grochowiaka i moim ulubionym jego wierszem była Wigilia czy Kolęda, pamiętam, że tam było o zającu, który wisi i kruszeje i ten zając jest taki do Chrystusa porównany, tak bardzo lubiłam. I Brunona Jasińskiego też lubię. Wszystkie eksperymentalne. Wszystkie takie, tak. No u mnie lista jest bardzo długa, bo ja lubię czytać poezję, nawet taką, która trudno do mnie trafia, po prostu lubię sobie grzebać w tekście. Grochowiak oczywiście, ale Barańczak bardzo lubię. Białoszewskiego, o matko, Mirona Białoszewskiego uwielbiam. Oczywiście, że Szymborską. Przyznam, że do Miłosza jest mi dość daleko. Ja też. Więc właśnie taką klasyczną poezję, która po prostu mówi o ważnych rzeczach w taki klasycznie poetycki sposób, chyba jest mi do niej najdalej. Też poezja eksperymentalna, taka zabawa słowem, to tak. Tak. Ciekawe pytanie od Moni W. Czy jest książka, o której macie z Asią biegunowo różne zdanie? Ja się przed chwilą dowiedziałam, że mamy biegunowo różne zdanie na temat biografii Serge'a Gainsbourga, którego ja muzyki słuchałam swego czasu, a biografia mnie nie porwała, a ty masz zupełnie na odwrót. Ja po prostu nie zapamiętałam kompletnie ale tej książki. Ja właśnie nie wiem, czy my mamy biegunowo inne zdanie, bo zdarza się, że mnie jakaś książka zachwyci, a Asia stwierdza, że jest okej, ale bez przesady i na odwrót też. Nie, nie było tak, żebyśmy się tak, pokłóciły, żebyśmy, że tak, żebyśmy idiotko, twierdziły, że ja uwielbiam, a Asia nienawidzi. To chyba nie ma takiej książki, zwłaszcza, że my jednak mamy jakieś takie w miarę obiektywne, mam nadzieję, podejście. Bo my jednak doceniamy też warsztat pisarski i myślę, że to nas zawsze łączy. Tak. Nawet jeżeli historia kompletnie możemy nie jest stwierdzić, w naszym guście. Że książka nam się nie podobała, ale doceniamy.
Więc no, nie mamy aż tak biegunowo nie ma odmiennych zdań. Kto waszym zdaniem ze znanych wam osób, prywatnych bądź publicznych, najciekawiej opowiada o literaturze? Ola z Bukstobą ciekawie opowiada o literaturze. Na pewno jest mnóstwo takich osób, to ciężko teraz nie przychodzi nam do głowy tak naprawdę. Lubię słuchać pani Ani z Czytami pisze. Zwłaszcza jak porównuję dwie książki. Tak. Na pewno miałyśmy bardzo dużo wykładowców, którzy ciekawie opowiadali o literaturze. A, to tak. Zapraszamy na studia polonistyczne. Posłuchajcie, tak, jak ludzie ciekawie mówią o literaturze. Ulubiony ilustrator. Szancer. To no jest tak, jedyne nazwisko Szancer. Ilustratora, jakie znam niestety. Bardzo podobają mi się ilustracje Piotra Sochy, chociaż one nie są takie wysmakowane, tylko takie typowe ilustracje dla dzieci. On ilustrował pszczoły, ilustrował też grę planszową CV i to są bardzo zabawne ilustracje, więc on ma takie fajne, fajne pomysły, ale ja uwielbiam ilustracje, tylko nie pamiętam nazwisk ilustratorów. Ojej, ja przecież komiksy, no Mikołajek, Lucky Luke, Sempe. Sempe, to wszystko Sempe? Nie wiem. Asterixy. Prawdopodobnie. Nie, nie wszystko pewnie, ale... No niestety to jest duży wstyd. Nie zwracam uwagi zwykle na nazwisko ilustratora. MJT2025 pyta, jakiego bohatera chciałobyście wyjąć z jakiejś książki i umieścić w innej? To mógłby być w ogóle ciekawy zabieg. To znaczy... Ja myślę, że można by takie warsztaty zrobić literackie. Mm-hmm. Wyciągnąć bohatera i wsadzić do innej powieści. Ja bym młodego Wertera do jakiejś współczesnej powieści wrzuciła, ja, żeby ja, trochę ja pocierpiał. Ja znoszę, ale na przykład Wokulskiego, jakby wziąć Wokulskiego i wrzucić go do takiej jakiejś współczesnej obyczajówki. Do telefonów komórkowych, laptopów tak. I tych wszystkich rzeczy, no. No. Ciekawe, czy by sobie poradził. Albo wiem, kobiety z książek z epoki wiktoriańskiej. Wszystkie kobiety. Przenieść do współczesności. Przenieść się do współczesności, zobaczyć jak sobie radzą, czy adaptują się w nowych warunkach, czy jednak gra na fortepianie. Tak, i czy na przykład taka Elizabeth z Dumy i Uprzedzenia dostałaby jakiś, nie wiem, jakiś rys feministyczny trochę bardziej. Dokładnie. Czy byłaby... taką wyrazistą postacią w dzisiejszych czasach. Jak można wam wysłać książki? Już mówiłyśmy, że jeżeli macie do nas jakiekolwiek prywatne sprawy, to piszcie na nasz adres e-mail, który znajdziecie w opisie. Z licznych pytań, które zadała nam Lotti, kilka, które są książkowe, to ulubiony klasyk. Ja mówiłam, że Dziwne losy Jane Eyre, ale ja po prostu lubię klasykę. Chyba 100 lat samotności. No tak, no. Ulubiona epoka literacka i dlaczego? Literatura wiktoriańska. Od XIX wieku w górę. Tak. Ze względu na klimat przede wszystkim. Ta literatura też jest już taka dosyć współczesna. To się da czytać tak jak współczesną literaturę. I też dotyczy problemów takich bardziej naszych. Literaturę z którego kraju lubicie najbardziej i dlaczego? Teraz jako polonistki powinniśmy powiedzieć, naszą, że Polska. Naszą polską literaturę. Ale to nie będzie zgodne z prawdą w moim przypadku, dlatego że ja najbardziej lubię literaturę brytyjską, tak myślę. I dlatego, że jest z jednej strony taka dosyć chłodna, nie tylko jeżeli chodzi o klimat, tylko o takie stonowanie i że on nie jest to jakiś zalew emocji. Często też intelektualnie jest wymagająca, a poza tym, no, jakby nie patrzeć, jest po prostu szalenie różnorodna. Szczególnie mi odpowiada, ja mam wrażenie, że ja mam taki trochę brytyjski temperament. No to widzisz, to ja temperament bardziej ognisty, bo iberoamerykańska, myślę, że co najmniej na równi właśnie z anglojęzyczną, o tak bym powiedziała. Ulubiony cytat z książki, ja mam problem, że niewiele pamiętam. W alfabetycznym tagu podawałam jeden, ale to nie jest mój ulubiony, po prostu pamiętam. Bardzo lubię ten początek Anny Kareniny o tym, że... O chodniku? Nie, to... nie, o rodzinie, o tym, że każda rodzina szczęśliwa jest taka sama, a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój sposób. No nawet nie potrafię go zacytować. No ja mam podobnie, tak jak ty, tylko z Jane Austen, z Dumą i Uprzedzeniem. Jest prawdą powszechnie znaną, że każda dziewczyna chciałaby wyjść za bogatego męża, mniej więcej. Tak, tak to brzmi, ale brzmi tak dużo lepiej w każdym tłumaczeniu. Co sądzicie o fantastyce? W fantastyce można znaleźć bardzo dużo prawdy i fantastyka często potrafi tę prawdę trafniej przedstawić niż literatura realistyczna. Tak, bo ma swoje własne symbole, które działają tak, w tym świecie. Przy czym bardzo różni się no, fantastyka fantasy i fantastyka science fiction. To też trzeba rozróżnić. I ja to rozróżniłam w filmie od science do fiction. Jeżeli macie ochotę, możecie do niego wrócić. Ja tam dokładnie powiedziałam właśnie, jaka dla mnie jest różnica w odbiorze
odbiorze między literaturą science fiction więc dla mnie fantasy to jest wielka przygoda, a science fiction to jest dużo o człowieku. Tak, dla mnie też tak. Science fiction to jest przemyśl to, bo tak może się zdarzyć. Fantastyka ale jest lubimy, może nie czytamy bardzo często, ale ja lubię i fantasy i science fiction. No to ja science fiction ostatnio czytam dużo więcej. Co sądzicie o polskiej klasycznej literaturze? Na pewno jest poszkodowana. Jest poszkodowana, ma bardzo zły PR. Dzięki i bardzo często, niesłusznie, tak. Polecam Wam wracać do lektur tak. szkolnych po szkole. Bardzo często jest tak, że za wcześnie są te książki omawiane. Tak. I na przykład ja ostatnio sięgnęłam po Kamizelkę Prusa, bo czytałam dzieciom. W ogóle nowele Prusa są genialne. I w ogóle uważam, że Prus ma w sobie coś takiego dickensowskiego. Prus i on jest bardzo polski... zabawny, tak. On jest bardzo zgryźliwy, Prus jest świetny. Prus to jest taki polski Dickens. I jeżeli lubicie czytać Dickensa, to spróbujcie czytać też Prusa. I warto do tych lektur wracać. Jest bardzo dużo dobrych książek w literaturze polskiej, również tych, które nie zostały lekturami, a do klasyki należą. Więc warto je czytać, chociaż mam świadomość, że czasami ciężej się je czyta, ale głównie dlatego, że książek zagranicznych czytamy najczęściej nowsze tłumaczenia, a książki nasze polskie czytamy mniej więcej, bo też nie dokładnie, ale napisane takim językiem, tylko ze zmienioną ortografią, takim językiem, jakim my pisali wtedy i dlatego tak trudno się je czyta. Rafał Stec, jakie macie odczucia odnośnie Pana Lodowego Ogrodu? Asia nie czytała, tak? Ja czytałam pierwszy tom i bardzo mi się podobał. Bardzo dobrze napisany, wciągająca historia i w ogóle niesamowite zakończenie. W drugim utknęłam i nie mogę przebrnąć, ale zamierzam skończyć, więc na razie niewiele mam do powiedzenia, ale jak już w końcu skończę Pana Lodowego Ogrodu, no to pewnie coś na ten temat nagram. Wolę mieć książki na półkach, ale zdecydowanie czytać na czytniku, jak jest u Was. Tak, możliwe. To znaczy ja lubię czytać książki papierowe, ale na czytniku czyta mi się wygodniej, bo mogę go trzymać jedną ręką, więc podobnie właściwie. No ja czytnik doceniam wyłącznie ze względu na to, że lżejsze zwykle są te książki i więcej ich można zmieścić, bo jednak jak dotykam papieru, patrzę na okładkę i mogę w każdej chwili wrócić do każdej strony bez problemu i zrobić w ogóle notatki ołówkiem na szybko i rysunki, czego nie można zrobić w czytniku. Dla mnie zawsze bogatszą i intensywniejszą lekturą jest lektura papierowa. Wymieńcie proszę około 5 książek, które miały największy wpływ na Wasze postrzeganie świata, moralność, charakter i tak dalej. Bardzo ciężko jest coś takiego o sobie powiedzieć. To jest bardzo intymna też rzecz i duża odpowiedzialność. Ja mam więcej książek, które mnie czytelniczo ukształtowały, ale czy moralnie? Ja mam wrażenie, że ja w ogóle wzorce moralne, ja ich nie brałam z książek. Ja też nie, ale mogłam polemizować z postawami bohaterów różnych książek. I tak. Ja myślę, że Dżuma jest taką książką opowiadania Borowskiego, które wcale ich nie kocham, ale to bardzo poszerza patrzenie na człowieka. Ja mam taką książkę też. Jest to Pani Bowary Flauberta, książka, której nie lubię, ale po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że mam pewne cechy głównej bohaterki, które mi się nie podobają i zawsze mam z tyłu głowy Panią Bowary, mam wrażenie, że to pozwala mi lepiej kształtować swój charakter, żeby nie przypominać Pani Bowary. Najlepsza książka Filipa K. Dicka to, i tutaj wstyd, ja nie czytałam żadnej książki Filipa K. Dicka. Ja też nie czytałam, ale słuchałam jego opowiadań po angielsku. Słuchałam Raportu Mniejszości. Czeka na mnie cały czas Blade Runner. Ja też, na mnie też czeka na półce. Mój mąż już przeczytał, ja pewnie przeczytam Blade Runnera najpierw, ale jeszcze interesuje mnie Człowiek z Wysokiego Zamku. Też mnie interesuje Człowiek z Wysokiego Zamku i zaczynam się intensywnie zastanawiać, czy Dick sam w sobie jako autor jest tak świetny, czy zrobiły to bardziej adaptacje, ekranizacje jego literatury. Słyszałam i pod taką tym opinię. Kątem będę czytać na pewno niedługo. O, i teraz najbardziej wstydliwe pytanie chyba ze wszystkich. Najlepsza książka Lema to... Ja czytałam Lema tylko Bajki Robotów i nie podobały mi się. Ja czytałam głównie jednak te kosmiczne, wyłącznie te kosmiczne czytałam Lema. Też wstyd. Czytałam Bajki Robotów, czytałam Dzienniki Gwiazdowe i czytałam Solaris i czytałam też opowiadanie, na podstawie którego jest przekładaniec film. Najlepsza, ja bym to na dwie kategorie. Najlepsza, twoja ulubiona to Dzienniki Gwiazdowe, ale Solaris jest książką świetną taką, którą powinno się co jakiś czas czytać.
Kupiłam sobie e-booka, mam na czytniku, będę czytać. Podobne pytanie, które już było, ale trochę inaczej sformułowane, czyli jakie lektury szkolne są według Was najlepsze, a które byśmy usunęły i jakich książek brakuje na polskim rynku? Najlepsze lektury szkolne, u mnie to były lektury, których nie omawiałam, bo ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej, więc nie miałam tak rozwiniętego polskiego, ale na pewno Mistrz Małgorzata, Zbrodnia i Kara, Zbrodnia i Kara omawiałam akurat. 100 lat samotności było chyba jako uzupełniająco, było? Ja nie miałam, ale może ja gdzieś... wtedy czytałam i chyba było na liście uzupełniających, ale nie jestem pewna. Lalka. Ja Inny świat dorzucam. No, Sklepy cynamonowe zawsze, o nich muszę powiedzieć. Jakie bym usunęła? Usunęłabym Faraona i wyleciał. Troszkę mniej tej takiej rycerskiej z samego początku. Z średniowiecza? To tak. Jest więcej podobno, no, teraz. Długo się rozpędzamy, jeżeli chodzi o literaturę tak rozłożoną w czasie. A potem nie ma czasu na nowe rzeczy. Tak. Jakich książek brakuje na polskim rynku? Brakuje mi książek, które oglądam na brytyjskim BookTubie, które często są na podstawie baśni, są różnymi retellingami, ale nie dla nastolatków. Ja się cieszę, że na polskim rynku Reportaż jest bardzo na wysokim poziomie stoi. I nie mogę powiedzieć, że mi go brakuje, bo otacza nas naprawdę dobry Reportaż. Troszkę mi brakuje, ale może też dlatego, że nie szukam. Właśnie oderwania od rzeczywistości, ale nie fantastycznego, tylko takiego pisania na granicy światów, właśnie taki realizm magiczny. Książki czytamy, pyta, zakończenie jakiej książki wywarło na Tobie największe wrażenie? Ja mam właśnie problem, bo ja często nie pamiętam, jak się kończą książki. Ja też. Ja pamiętam klimat książki, pamiętam język książki, pamiętam jakieś motywy z danej książki, a właśnie zakończenie często wcale nie jest dla mnie najważniejsze, bo ja nie zawsze czytam dla historii. Szkarłatny płatek i biały Fabera. Mnie się zakończenie bardzo podobało, ale wiem, że dużo osób rzuciło książką i krzyczało, że jak to? Jak tak można? Ja wiem, że tak można, a nawet trzeba. Ale zrobiło na mnie wrażenie. Harry Potter to takie zakończenie, które się działo w przeszłości też. Może nie zaskoczyło, ale jak się ma gdzieś tam z tyłu głowy, że ta seria zaczynała się tak, że sięgały po nią dzieci, no to jest to dojmujące. Czy była jakaś książka, która wzruszyła Cię do tego stopnia, że czytałaś z mokrymi oczyma? Myszy i ludzie? Steinbecka ostatnio? U mnie 13 pięter Filipa Springera to jest jedyna książka, o jakiej teraz mogę pomyśleć, przy której naprawdę, no może nie płakałam żywnymi łzami, ale wzruszałam się bardzo często. Jakiej kategorii książek w ogóle nie akceptujesz? Ja mam w sobie dużo akceptacji dla książek. Nie, no bo są książki, których nie czytam, ale żebym ich nie akceptowała? Ja nie akceptuję książek pisanych z błędami. Jaką kategorię książek uważasz za swoją ulubioną? To już się pojawiło. My bardzo lubimy książki, które są między gatunkami. Na pograniczu gatunków. Ciężko nam powiedzieć. Raczej możemy mówić o tych, których nie czytamy, niż jakoś zebrać razem to, co czytamy. Czy pamiętasz swoją pierwszą zakupioną książkę? Jeżeli ją posiadasz, to czy mogłabyś pokazać? Nie pamiętam, bo ja dostawałam dużo książek. Ja mam dokładnie to samo. Ale pamiętam dobrze, jak kupiłam to bardzo brzydkie wydanie Lolity Nabokowa. Takie małym kieszonkowe, druczkiem. Małym druczkiem. To była bardzo tania książka, którą kupiłam sama na pewno. I wypadają z niej kartki, bo nie tylko ja czytałam tę książkę ze 2 albo 3 razy, ale przede wszystkim wszyscy ode mnie tę książkę pożyczali. I dużo moich koleżanek czytało wtedy tę książkę gdzieś tam na początku liceum. Ja też nie mogę sobie przypomnieć żadnej takiej książki, bo w moim domu rodzinnym klasyka literatury jest, więc do szkoły żadnych książek kupować tak. Nie muszę. Musiałam. A z biblioteki dużo, korzystałyśmy. Tak, a dużo książek po prostu dostawałam. I to już wszystko, jeżeli chodzi o pytania książkowe. Jeżeli zadawaliście nam jakieś pytania bardziej prywatne, dotyczące nas, albo naszych relacji, albo naszych nawyków czytelniczych, albo naszej przeszłości, to pojawią się one w oddzielnym filmie. Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie subskrypcje, bo jest to dla nas naprawdę niesamowite, że mamy już ponad 2000 subskrybentów. No i bardzo dziękujemy Wam, że jesteście z nami już prawie rok, dlatego że zbliżają się nasze urodziny 27 września, być może wtedy zobaczycie ten drugi film w takim klimacie urodzinowym, a teraz już Wam dziękujemy. Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do zadawania nam pytań pod tym filmem, postaramy się odpisać, jeżeli coś Wam jeszcze przyjdzie do głowy. No i zapraszamy Was do obserwowania naszego profilu na Facebooku, na Instagramie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiamy. Pa. Cześć.
Teraz musisz, bo zrobiłam ulubiony klasy.